Cześć moi drodzy, tutaj Bartek, prowadzę kanał Cztery Pasje i serdecznie zapraszam was do obejrzenia pierwszego odcinka z gry Eternal Senia. O tej produkcji dowiedziałem się właściwie wczoraj za sprawą portalu gryonline.pl. Właśnie na tej stronie był artykuł na temat bardzo ciekawych gier darmowych i Eternal Senia była jedną z tych produkcji, które mnie naprawdę zainteresowały. Postanowiłem ją sprawdzić, ściągnąłem ją na Steamie, zagrałem jakieś 10-15 minut i naprawdę bardzo mnie wciągnęła i postanowiłem, że czemu nie spróbować i nie zrobić z tej gry serii i zamieścić na naszym kanale. Mam nadzieję, że będzie wam się podobało, na mnie póki co robi naprawdę dobre wrażenie, także zaczniemy sobie za chwilę nową przygodę i mam nadzieję, że zostaniecie ze mną i że ta seria przypadnie wam do gustu. Zapraszam. Dobrze, zaczynamy. Oto nasza główna bohaterka Senia. Także to jest Wieża Wieczności. Tutaj będzie się rozgrywać większa część, albo nawet w 100% część naszej rozgrywki. Czy naprawdę tutaj jesteś, siostrzyczko? Bierze głęboki wdech. Jestem gotowa. Wieża Wieczności. Dobrze, i zaczynamy. Jak widzicie, jak już się pewnie możecie domyślić, główną bohaterką naszą jest Senia i naszym zadaniem jest odnalezienie siostry, naszej siostry. Gra zawiera elementy visual novel, jak i tych produkcji, powiedzmy, z lat 90. Graficznie nie stoi na jakimś bardzo wysokim poziomie, ale jak dobrze wiecie, jak sam się przekonałem, grafika nie jest najistotniejsza, jeśli chodzi o gry. Liczy się fabuła, liczą się emocje. Walczyliśmy z jakimś gryfem, tak będzie wyglądać ta rozgrywka. Ja tylko poruszam się do przodu, do tyłu, na boki. Przy tych atakach żaden klawisz nie odpowiada za atak. Włączyła nam się muzyka. Idziemy naprzód odnaleźć naszą siostrę. Myślę, że jeszcze będzie okazja, żebym powiedział wam, co tam u mnie, na jakim etapie się znajduję, jeśli chodzi o YouTube'a. Nie wiem, czy mówić o tym od razu na samym początku, a może powiem. Na razie, jak widzicie, nic takiego wielkiego się jeszcze tutaj nie dzieje. Podejmujemy walki teraz z kościotrupami, zabrakło mi jakoś słowa. A jeśli chodzi o moment, w jakim nagrywam Eternal Senia, o kolejny gryf, jest taki, że powróciłem do nagrywania na YouTube po właściwie 3 miesiącach przerwy. Zamieściłem film o anime Owari Monogatari, o Nanie, wróciłem do prezentowania Tomb Raidera, wczoraj właśnie zamieściłem 13 odcinek tej serii i kto wie, czy zanim nie ukończę Tomb Raidera, nie zacznę zamieszczać Eternal Senia. Gra podobno nie jest długa, można ją ukończyć w 4 godziny. O, czekajcie, większy przeciwnik nam się tu pojawił, co zaskoczyło Senię. Taki twardy przeciwnik chroni kolejnego przejścia. A, jesteśmy sprytni. Mój miecz nie przybije się. Nie mogę się poddać. Spróbuję jeszcze raz. O! Udało się. Mój miecz. Co powinnam teraz zrobić? No, straciliśmy broń, na to wygląda. Nie mam innej możliwości, jak tylko iść naprzód. No to tak, robimy. Do tego momentu jeszcze doszedłem. Poinformuję was, w którym miejscu zakończyłem rozgrywkę. Jeszcze do tego momentu miałem jakieś tam lekkie wątpliwości, czy mnie ta historia zainteresuje. Ale no właśnie po tym momencie, gdzie skończyłem, o, stwierdziłem, że muszę zagrać w całość. To też przykład, tak jak... Nie, tego jeszcze nie powiedziałem, bo myślałem to sobie, że to chyba będzie przykład gry, która ewidentnie pokazuje, że... nie, powiedziałem, chyba już nie wiem, co powiedziałem, czego nie powiedziałem, coraz gorzej ze mną, że grafika nie jest najistotniejsza. Powiedziałem to. Jejku. O, czekajcie, to będzie teraz się dziać. Ale też będzie przykład tego, że gry darmowe mogą być naprawdę dobre. Smok. Jak powinnam pokonać smoka? Atakuje. Jak widzicie, broni tego przejścia w murze. Mój atak nic mu nie zrobił. Spróbujmy jeszcze raz. Nic się nie dzieje. Żaden z moich ataków nie działa. Co teraz? No, próbował, poruszył się i jego ładnie obeszliśmy. Zwłoki. Czy ja też tutaj umrę? Nie ma takiej możliwości, nie umrę tutaj. Siostro, gdzie właściwie jesteś? Dlaczego nie mogę cię nigdzie znaleźć? Dlaczego mnie zostawiłaś? To nie jest czas, żeby popadać w depresję. Co to? Miecz. Mogę go użyć. Pojawił się smok. Powiem wam, że jak zobaczyłem właśnie tę dziewczynę, która umarła, to mocno mnie to przygnębiło. Teraz albo nigdy. Miecz. Zadajemy całkiem sporo obrażenia. Zaraz będzie po nim. I jeszcze raz. To miałem mis? Udało się go pokonać. Violet Crystal Armor is damaged. No właśnie, uszkodziliśmy sobie naszą zbroję. Zwiększyliśmy za to HP. Pokonałam go, prawda? Na to wygląda. Siostro, gdzie jesteś? Jestem tak przerażona. Co to? Coś, jakaś rzecz przeniknęła do mojego ciała. Tutaj będziemy mogli poznać trochę fabuły. Zwróćcie uwagę na muzykę. Młoda Sinia, mamo, mamo. Obudź się. Trzymaj się ode mnie z daleka. Nie. Nie martw się. Zajęłam się potworem. Jestem siostrą priest, ksiądz to było dosłownie, świętego sanktuarium. Nazywam się Magaleta. Jak ty się nazywasz? Jestem Senia. Nia. Musiałaś się bardzo wystraszyć, Nia. Nie martw się, jesteś bezpieczna. Będę cię chronić jak duża siostra. Starsza siostra. No to wiemy, jak Nia poznała się z Magaletą, ze swoją siostrą, którą właśnie Magaletę mamy odszukać. Od dzisiaj to będzie twój nowy dom. Tutaj ta świątynia. Ładnie to wygląda. Ma swój klimat. Od tamtego czasu siostra Magaleta dbała o mnie jak rodzina. To był najpiękniejszy moment mojego życia. To jest najpiękniejszy moment w moim życiu. Głęboko wierzę, że szczęście będzie trwać dalej, wiecznie. Jednak siostra zaginęła 3 dni temu, nie pozostawiając po sobie żadnej wiadomości. Byłam zupełnie sama, przerażona, smutna. Było tak do momentu, gdy usłyszałam plotkę mówiącą o tym, że Magaleta poszła do Wieży Wieczności. Zobaczyłam światełko w tunelu, światełko nadziei. Nic nie liczyło się dla mnie bardziej niż zamienienie tej nadziei, tego światełka w nadzieję i trzymanie się przy nadziei. Znalazłem się sama z dala od kościoła, który był moim domem, i przybyłam do Wieży Wieczności. Oto właśnie ta wieża. I kontynuujemy naszą drogę. I tutaj zakończyłem właściwie. Jeszcze za chwilę dokonamy zapisu i to będzie ten fragment, gdzie zaprzestałem dalszej rozgrywki. Straciłem przytomność? Co się stało? Siostro. Nie, to nie jest czas na to. Muszę się skoncentrować na znalezieniu Magalety. No właśnie, ruszamy dalej. Drzwi są zamknięte. To będzie dobre. Nie cackamy się. Nie ma na to czasu. Tutaj dokonamy zapisu właśnie przy tych statuach. Fully restores HP and MP, also serve as save points. Dobrze. Dobrze. Nacisnąć czerwony guzik. Przez moment myślałem, że się zamknie, trzeba będzie kombinować. Dobrze, sprawdźmy, co się tutaj znajduje w tych beczkach. HP. Dobrze, jakaś skrzynia. O, proszę, mamy zbroję jakąś żołnierską. Aha, dobra, zobaczmy, jak to wygląda. Możemy tutaj sobie wszystko sprawdzać. Dobrze. Już chyba nic więcej tutaj nie mam. Tak mi się wydaje. Tak. To wszystko, co na ten moment mogę zrobić. Okej. Idziemy dalej. No, proszę. Mamy w ogóle poziom 3 teraz. No i radzimy sobie z nimi. Z czasem ci przeciwnicy powinni być mocniejsi. Zobaczymy, jak bardzo. Tutaj mamy schody. Tutaj jakiś pentagram. Mhm. Oj, nie mogę tędy przejść. Aha, możemy skakać, fajnie. Dobrze. O, rękawica. Dobrze, dodajmy to sobie. No, coraz lepiej. To wyłączyliśmy. Przeskoczyć na drugą stronę mogę, muszę chyba iść tak. Jak fajnie skaczę. Mam nadzieję, że u was wszystko ok, że przyjemnie wam się ogląda, że wszystko u was dobrze. Jak zawsze możecie dać znać, co oglądacie obecnie, w jakie gry gracie, jakie książki czytacie, czy może chcecie mi coś polecić. Zawsze mnie to interesuje. O proszę, jeszcze mamy... Wyleciało mi słowo, pelerynę. No to jesteśmy już naprawdę wyposażeni mocno. Czekajcie, jeszcze sobie sprawdzę. Aha, tak to właśnie jeszcze wygląda. Equipment. Okej. Dobrze. I też nasz wygląd się zmienia. To jakiś... Kto to jest? Jakiś ork. Uj! Lepiej to ominąć. Lepiej w to nie wchodzić. Ja oczywiście wlazłem. Typowy Bartek. O, mam jakiś pierścień zdrowia. Aha, mogę zamienić. Albo tu cross pendant. Aha, dobra. Tutaj nie mam żadnego zamiennika. Nie, nie, nie. Oczywiście to zostawiam. Weźmy ten pierścień zdrowia. HP 20. A to jest jakiś Lucky Charm from Magaleta. O kurczę. Czyli co, że szczęście może mi jakoś opuścić, że będzie mi na przykład ciężej walczyć? Ciekawe. Kto wie? On się w sumie nie zdziwił. Zostajemy przy tym. To ma na pewno wartość specjalną. O, po japońsku mi się pojawiło. Nie wiem, o co chodzi. Dobrze. Nie no, mam nadzieję, że będą angielskie napisy. Że to wydarzyło się tylko raz. Nie są to miejsca żadnego zapisu. Tutaj mamy miejsce zapisu. Czy mogę nadpisać? Tak, to będę w tym... drugi file. W następnym pokoju będzie walka z bossem. Tak, już zapisałem. Zobaczmy, co to będzie za boss. King Slime. HP. Jak on się tutaj nam przemieszcza? O, wtedy lepiej go... Tak, nie atakować. No łatwo może nie być. Jak on się w ogóle porusza, czy... A na boki też się porusza skubaniec. Kurczę! Nie myślałem, że ta walka będzie taka. Będzie mnie w kozi róg! Przez moment. Ja cię kręcę w ostatniej chwili. Kurczę. What the... I just got... Ojej. Nie pogonam go... Powinnam znaleźć sposób, by powrócić do walki. Czekajcie. To nie jest już tak szybki. Nie no, coś to trzeba wykonać. Berserk. Czekajcie, bo to jest... Ojojojoj. Czyżby za moim każdym uderzeniem on się powielał? Już są dwa. Dobra, zabiera mi to trochę HP, ale... O, proszę. Chyba nie ma innego sposobu. Ojej, teraz mi przywali mocno. To ja proszę na żywioł. Bierzemy HP. Kurczę, wkręciłem się w tę walkę, już od razu mniej mówię. No udało mi się... Ojojojojojojojoj. Mogę rozszyfrować, jak on się porusza. Dobra, już chyba powinno się go udać zaraz załatwić. Mocno oberwałem. A te małe mi... tak myślałem właśnie. Że odnawiają mi życie, punkty zdrowia. No, koniec to, dobra. Dobra. Udało się. Wyższy poziom. Kurczę, się ich namnożyło. HP 10. Nie spodziewałem się potworów takich jak te w tej wieży. Znowu to. Kolejna retrospekcja prawdopodobnie. Co od razu mi się już podoba. Ale patrzcie, mamy ten płaszcz? Nie. Wyglądamy tak jak obecnie, jak teraz, jak jesteśmy w tej wieży. Magaleta, siostro. Ja. Nie, show me your hands. Pokaż mi swoje ręce. Dlaczego? Podaj mi swoje dłonie. Spójrz na te wszystkie rany i blizny. Musiałeś w sekrecie uczyć się sztuki władania mieczem, trenować, prawda? Ale ja... Zdycha. Ból zniknął, uzdrowiła nas. Żadnych sekretów, jeśli chodzi o treningi z mieczem. Dobrze? Ale ja... Tak... Jeśli to możliwe... Chciałabym dołączyć do siostry w jej misji dorwania demona, czyli jednak to jest chyba retrospekcja. Tak, nie? Nie, nic. A ona sobie o tym pomyślała, nieważne. No tak, to było w nawiasie. Nie, zaczekaj. Aha, wszystko jasne. Trenowała, chciała dołączyć do siostry w jej misji. Coraz więcej chyba tutaj elementów zaczyna mi się układać. Nie chciałam zostać w świątyni, w kościele sama, robiąc nic, tylko czekając i modląc się, aż siostra Magaleta bezpiecznie wróci. Przeciwności losu nie powstrzymają mnie, nie poddam się. Mam nadzieję, że jednego dnia będę po jednej stronie z siostrą Magaletą. Nie jako ktoś, kto potrzebuje opieki, ale jako guardian, uciekło mi słowo, obrońca dla siostry Magalety. No ciekawie, moi drodzy, naprawdę ciekawie. Kolejny flashback, kolejna retrospekcja, ale dlaczego? Nie mam pojęcia. Sądzę, że będę szła naprzód. Dobrze, myślę, że będziemy za chwilę kończyć odcinek, tylko... Nie mogę to wziąć? Nie mogę. Tylko bym zapisał... Co jest? Co to za miejsce? Nie wygląda zbyt bezpiecznie, aby iść dalej. Wydaje mi się, że nie mam innej możliwości. No dobrze, moi drodzy, może w tym miejscu zakończymy odcinek. Myślę, że to... Nie wiem, co mnie tam dalej spotka, a już trwa prawie 30 minut. Także może w tym miejscu zakończymy. Dziękuję wam bardzo za uwagę, zapraszam do komentowania. Bardzo mnie ciekawi, co wy sądzicie na temat Eternal Senia. Tym bardziej, że gra różni się od tych, które dotychczas prezentowałem na kanale Czterech Pasji, także zapraszam do komentowania. Ciekawi mnie, czy historia was zainteresowała, co sądzicie o grafice, czy może przypomniała wam ta gra też o tych produkcjach z lat 90., czy jeszcze wcześniejszych. Jeśli tak, dajcie znać. I dziękuję wam za uwagę, trzymajcie się, do usłyszenia, do zobaczenia, cześć!